Witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj byłam na cmentarzu posprzątać. Zbliża się Wszystkich Świętych i pozbierałam znicze, ale szkoda mi było wyrzucać takiego znicza na przykład. I będę chciała go odnowić. Mam takich zniczy 4 i odnowię je fajnie. Kupiłam już do nich takie fajne wkłady. One się palą 3 dni i dałam z takiego wkłada 2,60 bodajże. Tyle mi kosztował. Dla porównania powiem Wam, że ten znicz jest nowy, na przykład kupiony przed chwilą właściwie. I zobaczcie, do takiego znicza jaki maleńki wkład jest. Także czasem jest dobrze właściwie samemu kupić wkład, bo można kupić lepszy. No taki wkład zaraz się wypali i nic z tego nie będzie. Więc zapraszam Was do filmiku, jak odnawiam stare znicze. Do odnawiania zniczy kupiłam taką farbę w sprayu srebrną. Ewentualnie zobaczę, jak to dalej wyjdzie. Pędzelki mam do lakieru, do paznokci, one są, ale może mi pomogą. Jeszcze tutaj mam takie stare lakiery do paznokci, więc spróbuję tymi lakierami i właśnie w tym celu użyję takiego pędzelka, żeby to zrobić precyzyjnie. Zobaczymy, czy mi wyjdzie w ogóle. Zapraszam Was do oglądania. Rozbroiłam już znicze. Widzicie, same plastiki zostały. Tu są te pokryweczki. I najpierw spray. A jeszcze mam brokat, żeby się ładnie błyszczały. Brokat w sprayu. To znacie go, bo też go używałam w niejednym filmiku. Zobaczcie, dużo fajniej wygląda niż ten czarny, prawda? Nie dajemy dużo, cienka warstwa wystarczy. To fajnie wygląda. Nie jest taki wtedy bardzo czarny, tylko jest taki, robi się taki fajny, ładniutki. Teraz z górą jedziemy. Dobra, teraz sobie przeschną. Teraz za pomocą lakieru, takiego zwykłego, chcę sobie ozdobić kwiatka. Wybrałam taki kolor, ponieważ kwiaty są fioletowe, fioletowo-białe właściwie. Wiązanka na cmentarz i będą, ten kolor będzie pasował po prostu do wiązanki. One się i tak już błyszczą, ale jeszcze wezmę tego brokata i spryskam same kwiatuszki, które malowałam. Zobaczcie, będzie różnica, się pięknie błyszczą.
Mam nadzieję, że to widać. I w sumie koniec. Teraz zakładam znicza. Całego kompletuję. To jest to. Tak, bo takie mniejsze znicze też brałam i zrobiłam z nich nowe, piękne. Zobaczcie. Mnie się bardzo podobają. Powiem Wam, że takie uniwersalne z takimi pomalowanymi kwiatkami będą mi pasowały właśnie do bukietu. W takim kolorze mam. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Do zobaczenia. Pa!